Na odsiecz społeczeństwu. Od rana, kochani, lecimy. Może czas, żeby ktoś inny przejął pałeczkę podróży wewnątrzpaszczennych, zadawania sobie pytań na froncie jaźni, pewnej takiej awangardy transpsychicznej, odkrywania, po co kurwa istnieje, po co kurwa idę znowu do sklepu coś, to jakieś jebanie się ten, a tamci co po co żyją, ci co na nich robimy, ci co kurwa myślą, że są królami, że istoty nabrały ich na grzechy, żyją w pałacach, myślą, że to ma sens, potem no dla tych istot na pewno, które ich na to nabierają. No kochani, po co, awangarda, wewnętrzny front jaźni. To miejsce, z którego nadaję, ale już coraz mniej wyraźnie mówiąc, więc zachęcam was, bo jak to będzie u mnie postępować, że coraz mniej wyraźnie mówię, no to żebyście nie zostali kurwa sami w miejscu tego psychicznego frontu wewnętrznego, jaźni, pytań, powodów, o co w ogóle kminimy, dokąd zmierzamy, o co tu chodzi, co, jak to otwierasz oczy, jest coś, dzieje się, ale co, czemu? To nie jest tak, że nie wiadomo, kochani. Bądźcie przygotowani. Ktoś może zapytywać, Tomek, dlaczego akurat ty masz wizję? A ja nie? Czemu ja dostałem? No mnie to nie dziwi, ja sobie tego pytania nie zadaję. Bo co innego? Czemu inni nie mają? Bo co innego? Ględzić, pisać, tworzyć prawa i rzekomo egzekwować moralne i etyczne wartości, a co innego, kiedy one tkwią i biją z ciebie i są żywe. Choć oczywiście nie zawsze. Ale jednak. Ale na szybko, bo wychodzę do sklepu. Więc rozmyślałem o tym, że jak są różnego typu szlachetne uczynki, takie no zdarzenia, że ktoś naprawdę dokonał czegoś, zrobił coś dla kogoś w jakiejś słusznej sprawie. Nawet się z tym nie afiszował, może nikt się nie dowiedział, że ktoś się dla kogoś poświęcił, ktoś dla kogoś coś zrobił, albo we wspólnym interesie, albo w interesie społecznym, albo poświęcał i nie wyszło. Bo tyle się słyszy, o, tu szlachetna inicjatywa, tu ktoś wspaniale się zachował. Tam jakaś naprawdę też fajny pomysł, dobra, słuszna inicjatywa. A co z tymi przypadkami, aktami i akcjami, o których nikt się nie dowiedział? Że też gdzieś jakiś tam, jakiś szlachetny dziadek coś pomagał sąsiadce, ona nawet tego nie zauważała. On jej naprawił dziurę w płocie, nie uciekał już kot. I wiele, wiele, wiele tego typu szlachetnych inicjatyw, fajnych pomysłów, akcji z dobrą intencją dzieje się wokół nas i chodzi mi o te z nich, o których nigdy się nie dowiaduje. Tak sobie nagle uświadomiłem, ile jest takich akcji codziennie, o których nawet nikt nigdy się nie dowiedział, że ktoś się poświęcił, ktoś coś dla kogoś zrobił. I tak sobie pomyślałem, no dobra, no to wspomnę o tym na filmie, bo fajna zajawka i rzeczywiście ciekawa myśl. Tylko, żeby to miało ręce i nogi, to zapodam taką minutę ciszy. O, że minuta ciszy w szacunku dla tego typu wszystkich akcji i fenomenów, których sobie dotąd nie uświadamiałem, a może wy również. Ile tego wokół nas się dzieje. Codziennie tyle się krzyczy, słyszy o rozbojach, o jakichś tam meczach, o wielkich spotkaniach, a o tym się nie słyszy, o tych wszystkich dobrych uczynkach, które pozostały niezauważone. Które też były w tych dniach, ale o nich nie pisze prasa, nie trąbi sąsiadka, nie wspomina ktoś na imieninach za 2 lata. Bo nikt nigdy tego nie zauważy. Ale myślę, nie, inaczej zrobimy, bez tej minuty ciszy, tylko posegregujmy według autorów. To wszystko zrobili, no nie tylko ludzie, bo zwierzęta też mogą robić, inne istoty też mogą robić, ale załóżmy w przybliżeniu, że ludzie, dla uproszczenia. Wszystkie te uczynki akcji miały swoich autorów, tylko że niepoznanych. Tak samo jak niepoznane są te akcje. Ale kiedy idziemy ulicami, kiedy podróżujemy pociągami, chodzimy po parkach, to mijają nas ludzie, tak? Twarze, oczy.
Wśród nich muszą być autorzy tych zdarzeń. To wydedukowałem. No jestem na nogach już prawie 12 godzin, ale widzicie, że jest nieźle. Ja wydedukowałem sam teraz, że wśród tych ludzi, których mijamy na ulicach, w miastach, w pociągach, nawet nad morzem, to są właśnie wśród nich się ukrywają ci autorzy, inicjatorzy, pomysłodawcy i realizatorzy tych wspaniałych, szlachetnych akcji z każdego dnia, o których nikt nigdy się nawet nie dowiedział. I z tą myślą was zostawiam. Choć w lustrze wciąż często w pół do zjebę usza, to w duchu ożyło, coś znów się porusza. Matula mi mówi, żebym był ciszej, a w głowie odjazd się horyzont kołysze. Kolejny dzień walki z niemieckimi próbami siania nienawiści i wrogości pomiędzy Słowianami. Se kurde stoję, dzień gaśnie, twardo gonię za marzeniami, gdzieś w umyśle wewnątrz. Chciałbym zaprosić was tu wśród pól, was i pana kotka. Jest tu pan kotek, zobaczcie, to jest to białe, pana kotka. Dzień dobry panie kotku. To niebo piękne, błękitne, pola, drogę i was chciałbym zaprosić do krótkiej opowieści o tym, jak mówili mi. Tomek, ty coś pokręciłeś? Czekajcie, bo trzęsie, tak? To sorry, że tak trzęsło. Tomek, że taki czysty, niewinny, że się dzieliłeś, że nic nie brałeś, nie zabijałeś, nie kradłeś. No i co tam, cio? Jak tam? Zobacz, tu zimno, rower, te sprawy. Pola i co Tomaszek? A jednak, bo teraz właśnie sobie jechałem, nie chciałem nic nagrywać. Jechałem tą drogą i rozmyślałem o tym, że nawet z różnych takich osób, powiem wam, ciekawych i nietuzinkowych, że wyłączyłbym nagrywanie, gdyby nagle mi tu wyszli zalejki, chociaż pojedynczo, to przecież oni nie mogliby bez lęku rozmawiać z tyloma różnymi istotami, z tak wieloma rozmawiałem, bo no, ktoś wiele miał sukcesów w jakiejś dziedzinie, ktoś inny w innej dziedzinie. No a istoty, te sprawy różne, rozmawiały ze mną i jakoś przetrwałem to. Albowiem wewnątrz mnie nie znaleźli brudu, nie znaleźli, kiedy te potężne istoty inne z innych światów ze mną rozmawiały, nie znalazły ze mnie tych nieczystości, może znalazły wiele niedoskonałości, ale nic takiego, żeby mi zrobić krzywdę. Więc jednak też się przydała ta moja niewinność, to taka, wiecie, że nie kradłem, nie zabijałem, nie biłem, nie torturowałem. Na to mi się to przydało, a ci, którzy to robili bez lęku, by z tymi wszystkimi istotami nie pogadali, ani bez zadraśnięcia, tak ja uważam. I o tym właśnie rozmyślałem, kochani, jadąc tą drogą. Wydaje mi się, że pan kotek mnie obserwuje, ale może to trwa. To na razie. W dzisiejszym spotkaniu pragnę opowiedzieć o Ewangelii. Otóż wydaje mi się, bo całe życie starałem się stosować tą taktykę wybaczać. Tak jak się nauczyłem w szkole na lekcjach religii, wybaczałem. Jakoś nie styknęło, bo okazało się, że jak komuś wybaczałem i ktoś inny się dowiedział, że komuś wybaczyłem, to potem ktoś inny pomyślał, że też może sobie na coś wobec mnie pozwolić. Kiedy zacząłem, ktoś mi podpowiedział: Tomek, słuchaj, może za często, zobacz Tomek. No ktoś mi to wytłumaczył, a ja, no, może w tej Ewangelii czegoś brakowało, bo rozmyślałem i myślę, po prostu no jakieś zwoje mogły się nie zachować, jakieś fragmenty tekstu nauk, orędzia coś utracili po drodze, bo dzisiaj zobaczmy, jak chrześcijaństwo według tej nauki wybaczenia kurczy się. Postępuje islam, postępują jakieś inne religie, odłamy coś, a chrześcijaństwo już, no nie można powiedzieć, żeby było taką tętniącą
przybierającą na sile w globalnej społeczności siłą właśnie. Może to dlatego, że zaginął ten fragment tego przesłania tych nauk, który był obecny, kiedy chrześcijaństwo poszerzało swoje granice, kiedy inne religie się cofały, a przybywało właśnie wyznawców Ewangelii, kiedy może pierwotny, bo również w życiu prywatnym, powiem wam, to nie działa, to wybaczanie, ale ja wymyślę coś innego, że nie, to brakujące słowo. To nie było tak, żeby wrogom wybaczyć i zapomnieć, tylko najpierw zabić, później im wybaczyć, a na końcu o nich zapomnieć. I przypuszczam, że dzięki temu pełnemu rozumieniu, o co chodzi w tym wybaczaniu, w jaki sposób wybaczanie ugruntować, ażeby ono było raz na zawsze, aby to wybaczenie było pełne, całkowite i ostateczne. I myślę, może tak wybaczali chrześcijanie w czasach, kiedy ta religia, ta nauka, to miłosierdzie poszerzało swoje granice, swój porządek. Wrogów najpierw zabić, później im wybaczyć z głębi serca, w pełni. Wtedy jest możliwe wybaczenie w pełni. A następnie o nich zapomnieć i żyć dalej jak chrześcijanin w miłosierdziu. Znalazłem się w sytuacji osobisto-historycznej, nietuzinkowej, skomplikowanej. I nie jest mi łatwo brnąć to wszystko dalej, w te nurty wydarzeń. W taki sposób, ażeby zachowywać twarz na forum środkowoeuropejskim. I kiedy tego tym razem myślałem, myślę tak. Tu muszę zachować twarz wobec Polaków, wobec Ukraińców i tak dalej, wobec takiej osoby, takiej. I zacząłem sobie przypominać osoby, kolejne osoby, wobec których, że muszę żyć tak, żeby zachować twarz wobec tych osób, wobec tej osoby, tej. I zacząłem sobie przypominać różne osoby, które znam. Muszę postępować tak, ażeby wobec tej osoby. Takie nawet dosyć zaskakujące wybory. Nie jakieś najbardziej lubiane osoby, coś, nie, ale też chciałbym zachować wobec nich twarz, wobec tej osoby, tej. Szybko stało się to dla mnie niesamowite, ile tych twarzy. Wobec tej osoby mam taką twarz, wobec tamtej inną, coś, ale wobec wszystkich staram się ją zachować swoim postępowaniem, swoimi wypowiedziami. Tyle tych twarzy, szybko mnie to zadziwiło i dlatego opowiedziałem. Obserwując prace rolne z daleka, staram się być sobą, nie wiedząc, co mnie czeka. Moja refleksja, bo tak sobie siedzę i myślę. Że wśród osób poniżanych tak samo byli. Poniżani Ukraińcy, tak samo Polacy, bo tak samo może poniżać Polak, tak samo Ukrainiec. Już tak naprawdę to siedzi w człowieku, tak samo Niemiec, to siedzi w... I tu się tak ułożyło w Wielkopolsce, że wiadomo, Niemcom służą Romowie, Romom służą Polsce zdrajcy. I oraz inne operatywne osoby, które no jakoś miały się w tym odnaleźć. I z tych osób, w tej takiej warstwie podległej Romom, podległym Niemcom, z tych osób niektórzy poniżają takich zwykłych Polaków czy Ukraińców, no żeby daleko nie szukać, a takich, no, którzy nie są w tej strukturze władzy. Więc to takie, ale nie wszyscy, bo niektórzy lubią poniżać, nie. Niektórzy po prostu, no, ktoś tam idzie, można poniżyć, to poniżają, tak jakoś mają taki sposób spędzania czasu. Widocznie do czegoś jest im to potrzebne. Podczas gdy u innych osób w ogóle to nie występuje, taka potrzeba, takie zjawisko, takie czynności.
No a czy tam się nawinie jakiś Polak czy Ukrainiec, żeby go poniżać, to nie wydaje mi się, żeby to miało znaczenie, zwłaszcza w dobie obecnej, bo kiedyś myślę miało. Teraz jakby mniej, chociaż nie wiem, tak przecież się nie orientuję, co dokładnie. Wszędzie nie jestem, chociaż chodzę, krążę, jeżdżę. I tak samo ten, który poniża, też nie ma znaczenia, czy to jest Polak, czy Ukrainiec, czy inna narodowość. No więc takie jest moje zapatrywanie na ten problem, obecny i problem podsycany przez tych, którzy ani Polakami, ani Ukraińcami nie są, a udają wielce zatroskanych. Bo humanizmu nikt im nie odmówi, tylko że to jest taki humanizm w najgorszym wydaniu. Humanizm fałszywy. Bo tak samo jak banknot może być fałszywy, tak samo humanizm też może być fałszywy. I taki jest ten zachodni niemiecki humanizm, w ramach którego się w Wielkopolsce to rywa nie to rywa, przepraszam, porywa. No, też śmieszne. Dobra, jeszcze raz. Nie, bez jeszcze jednego razu. W ramach którego w Wielkopolsce się porywa i torturuje i elektronicznie wpływa na zdrowie i funkcjonowanie ludzi, osób. Tak? Nie tylko ludzi zresztą. Gdzieś wewnątrz, poszedłem tak daleko, że w efekcie potrafię więcej niż inni. I moje osiągnięcia są przez to szeroko znane. I fenomen zaćmienie cukrownicze. Tutaj słońce przesłonięte dymem z cukrowni, idącym na Olszewo. I fajny taki efekt, takie zaćmienie. Nie wiem, kiedyś prawdziwe zaćmienie, a tu takie zaćmienie cukrownicze. Siedzi zjebuś w bloku, składa sobie rynę, gdy są szykowane krwawe akcje czyny. Pamiętajmy, że w szacunku siła, a nie w poniżaniu. W szacunku jest większa siła, aniżeli w poniżaniu. Czas kiedyś był taki, że dukałem i starałem się wydukać, jak to było. Czym jest ten świat wobec innej krainy, powiedzmy tej, z której w głębi ja pochodzę. Znaczy, dokładnie nie, trudno mi jest powiedzieć, jaka część mnie o stamtąd pochodzi, czy widziałem to innymi istotami, ale. Jeszcze raz chcę wydukać to, czego kiedyś nie dodukałem, opowiadając o swoich transcendentnych podróżach. Otóż, ten świat tu, który widzimy, zobaczcie, firanki, wszystko, przedmioty, te sprawy. To jest wobec prawdziwej krainy. To jest tak, jakby sfilmować prawdziwą baśń, prawdziwą magię, prawdziwy świat, prawdziwe życie, prawdziwą krainę, prawdziwą rzeczywistość, jakby sfilmować to kamerami. I na takiej starej taśmie nawijanej w szpulę, tak? I byłaby taka stara taśma filmowa, ale ktoś by to zrobił na tekturze. Nie na taśmie filmowej, tylko na tekturze. I długopisem, i ołówkiem ciemnym, tylko dwa kolory. Niebieski długopis i ciemny ołówek, i dwa kolory na tekturze. I w ten sposób zapis, jakieś takie filmowa podobizna, taki tekturowy zapis prawdziwego świata. No to tak. No może nie tak mocno, ale coś w tym kierunku na pewno, na pewno. Daleko w tym kierunku, tu bym określił ten świat, tu te przedmioty, to wszystko, lampa, coś, czegoś brakuje, magii, baśni, tego, co jest w prawdziwych krainach.
tu ten świat, ten przedmiotowy, czy tu gdzie nie poruszasz przedmiotami świąwoli, to jest sztuczne, to jest nienaturalne, to jest wytworzone. Świat, w którym myślisz o kwiatku i on się nie stwarza, to nie jest naturalne. Inaczej wszystko jest, niż wam powiedzieli. Oni tu was trzymają, prawdę przed wami ukryli. To o nią chodzi. Słudzy ich, w zamian za część prawdy, mogą tu mieć lepiej w tym więzieniu. Służą im, ale tamci potem nimi gardzą.